pięknym zakątku Europy, w kraju, który należy do Unii Europejskiej, a ta struktura jest na świecie uważana za, powiedzmy, miejscem dobrobytu, wszelkich dóbr materialnych i tak dalej, i tak dalej. I ogólnie biorąc, jak tylko wyjdziemy na jakąkolwiek ulicę, to możemy trafić do sklepu spożywczego, w którym na półkach poukładane różne produkty, które nas zachęcają do zakupu, do spożywania. I trzeba powiedzieć prawdę, poza niewielkimi wyjątkami społeczeństwo jest syte i zadowolone. I mówić w tym społeczeństwie o tym, że trzeba odłożyć pokarm i czas 1, 2, 3 dni, może więcej, poświęcić na modlitwę i rezygnację od pokarmu, czasem może być dla niektórych jakimś nietaktem. Kiedyś post był bardzo popularny. Ja wyrosłem w kościele, w którym pierwsza sobota miesiąca zawsze była dniem postu i modlitwy. I powiem wam, że tak po cichu tęskniłem za tym czasem, dlatego że osobiście doznałem wiele razy ogromnych dobrodziejstw na skutek przeżywania postu. Myślałem, czy dałoby się tutaj w naszej diecezji też mieć taką uroczystość, korzystać z takiego narzędzia Bożego. I na konferencji starszych zboru rok temu, a później kilka miesięcy na konferencji pastorów, rozmawiałem o tym i doszliśmy do wniosku, że to jest dobra propozycja i najlepiej będzie, jeżeli raz na kwartał, na początku kwartału, my jako diecezy, jako zbory należące do diecezji południowej, będziemy przeżywać właśnie taką uroczystość. Chcę powiedzieć, że nie da się nakazać przeżyć post okólnikiem. Można napisać wiele okólników, nawet książkę, ale nie da się nakazać człowiekowi pościć. Bo od razu trzeba powiedzieć na wstępie, że między postem a głodówką jest różnica. Głodówka to wtedy, kiedy człowiek po prostu nie je. No nie je, bo chce poprawić swoje może zdrowie. Natomiast post jest stanem, tak jak modlitwa. Tak jak modlitwa. Jest stanem ducha. Kiedy człowiek dochodzi do ściany i rozumie, że dalej tak być nie może. I korzysta z tych rad Pisma Świętego, których czasem Chrystus powiedział do osób niepotrafiących rozwiązać pewne problemy, powiedział, to tylko przez post i modlitwę można to rozwiązać. Ja osobiście widzę pewne sytuacje, w których człowiek jest bezradny i może tylko w poście i modlitwie szukać pomocy Bożej. Kiedy mówimy o poście, to post jest znany w różnych religiach światowych. Popatrzmy chociażby na islam. W tej religii jest cały miesiąc postu. Ten miesiąc Ramadan jest poświęcony na ten stan, na poszukiwanie Boga, na szczególne relacje z bóstwem i oczywiście praktyką jest tego miesiąca post. Co prawda, post tylko od wschodu do zachodu słońca. Ale jednak, znamy post również w Kościele Powszechnym. Pamiętacie tę tradycję, ten cykl. Najpierw tłusty czwartek objadamy się pączkami, a później środa popielcowa i wchodzi Kościół w okres postu. Można oczywiście mieć różne zdania na ten temat, ale chcę wam powiedzieć, że znam wiele osób, które w trakcie tego postu mają swoje postanowienia. Jedni rezygnują z używek, inni z palenia tytoniu, inni jeszcze z czegoś i im to wychodzi. To działa dla nich. Co prawda, jak mija post, to wracają do tego, może niepotrzebnie.
ale ludzie mają też tam porywy duchowe i Bóg, ja myślę, też odpowiada na ich prośbę na tym poziomie, na którym się znajdują. Kiedy mówimy o poście, może postawimy sobie takie pytania na początku, czym jest post, a później wiele innych pytań i odpowiedzi. List do Rzymian, 12 rozdział, apostoł Paweł nam przekazuje pewną ważną myśl. Pierwszy werset. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. W tym wersecie apostoł Paweł stawia wszystko na swoje miejsce. Umartwiajcie ciała swoje. Stawiajcie jako ofiary Bogu i post jest umartwieniem ciała, kiedy odmawiamy pokarmu. I Paweł później w drugiej części dodaje, że to jest duchowa służba. Ciekawe połączenie. Umartwiamy ciało, a okazuje się, że efekty są duchowe. Efekty są duchowe. Popatrzmy bliżej na pewne sprawy związane z postem. Może wiele pytań pojawi się w trakcie. Spróbujemy w miarę możliwości odpowiedzieć na te pytania, chociaż od razu z góry zaznaczę, że to jest tylko pewne wprowadzenie, pewne dotknięcie pewnego tematu, który związany jest z postem. Cel postu. Jaki mamy cel postu w Piśmie Świętym? Jakie mamy rodzaje i cele postu w Piśmie Świętym? Po pierwsze, pokuta. Pokuta. Wspominamy chociażby Niniwę, kiedy Jonasz ogłasza wyrok śmierci i całe miasto, król, do zwierząt, do bydła, wszyscy poszczą. Jest skutek w postaci zbawienia. Potrzeba. Pamiętamy Esterę, Ezdrasza, kiedy w szczególnych, trudnych chwilach szukają w poście rozwiązania tej potrzeby, które mają. I Bóg odpowiada. Poszukiwanie Boga. Jedna z najpiękniejszych intencji. Kiedy człowiek staje, w swoim życiu zatrzymuje się, bo rozumie, że się pogubił, że stracił Boga, że odszedł gdzieś tam i potrzebuje szczególnego kontaktu, nawiązania dobrych relacji z Bogiem. Po prostu szuka Boga i pości, aby znaleźć, aby spotkać się ze swoim Stwórcą. Odkrycie przeszłości. Daniel, pamiętacie, modlił się 3 tygodnie, bo nie rozumiał proroctw biblijnych i Bóg jemu objawia. Ochrona i błogosławieństwo. Mamy też fragmenty Pisma Świętego, gdzie ludzie ruszając w daleką drogę, pością i modlą się, aby Bóg im błogosławił. Zastępcza modlitwa. Są takie przypadki, kiedy człowiek, na przykład rodzic, rozumie, że dziecko jest dla Boga stracone. I wtedy pości i modli się, aby Bóg zadziałał przez Ducha Świętego na serce właśnie syna albo córki. Odbudowania zerwanych więzi. Zdarzają się sytuacje w zborach, bo nie będziemy mówić o świecie, w zborach, gdzie ludzie z sobą nie rozmawiają przez wiele lat. Męczą się i przypuszczam, że Kościół i nabożeństwo dla nich jest czymś smutnym i nieciekawym. Post może naprawić zerwane więzi. Odbudowania zerwanych więzi ma oczywiście możliwość post załatwić. Smutek, kiedy jest utrata bliskich osób, człowiek przeżywa smutek i odmawia sobie jedzenia, bo tak jest zaabsorbowany pewnym problemem. Służba, poświęcenia na służbę. Znamy taki również fragment Pisma Świętego. I oczywiście może 10. powód odzyskania mocy. O Chrystusie, który pościł na pustyni 40 dni, napisano, wrócił w mocy. W mocy. Nieraz czujemy się tak, jakby powietrze nam zeszło. Nie mamy sił, nie mamy chęci i energii. Post może nam, co jest dziwne, przywrócić tą dobrą relację z Bogiem i przywrócić moc Bożą. Te 10 celów, 10 powodów można podsumować w 3 grupach.
badać własne serce, a więc post ma zadanie badać własne serce. Druga grupa, szukać Boga. I trzecia grupa, potrzeby osobiste oraz rodziny. Można postawić sobie takie pytania jakby na wstępie. Któryś to z doktorów teologii, kto to wpadł na pomysł, żeby wprowadzić do kościoła, do wspólnoty post? Kto wymyślił takie doskonałe i super narzędzie, które pomaga człowiekowi? Jeżeli mówimy o poście, to jedną z pierwszych wzmianek mamy w 5 Księdze Mojżeszowej. Mojżesz opowiada, chociaż cała księga, 5 Księga Mojżeszowa, to jest kazania Mojżesza tuż przed rozstaniem z narodem izraelskim. On wspomina historię i w tym wspomnieniu, 9 rozdział, 9 werset, 5 Mojżeszowa, Mojżesz mówi: gdy wstąpiłem na górę, aby przyjąć kamienne tablice, tablice przymierza, które Pan zawarł z wami, przybywałem na górze przez 40 dni i 40 nocy, nie jedząc chleba i nie pijąc wody. Ta 40 połączona z postem pojawia się kilka razy w Piśmie Świętym. Ale Mojżesz mówi: kiedy ja spotkałem się z Bogiem, nie jadłem i nie piłem przez 40 dni. Dwa spojrzenia na ten przypadek. Nie miał takiej potrzeby. A po drugie, w tym przypadku sprawdza się zasada, o której Mojżesz wspomina. Nie samym chlebem będzie żył człowiek, tylko każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. Dziwna rzecz dla osoby, która jest zamknięta w ciele fizycznym. Jakie mamy rodzaje postu? Wymienię, a za chwilę rozwiniemy. Wstrzemięźliwość od jedzenia i picia. Drugi rodzaj postu, wrażliwe serce, Izajasza 58 rozdział, wstrzemięźliwość od przyjemności oraz osobisty post i grupowy. I teraz wstrzemięźliwość od jedzenia. Ten fragment, który my czytaliśmy przed chwilą, 5 Mojżeszowa, 9 rozdział, 9 werset. Mojżesz, Chrystus na pustyni nic nie jadł. Znajdują się na pustyni, nic nie jedzą. I to nie jest tylko czas, szczególnie to w kontekście Chrystusa bardzo ważne. To nie jest tylko czas, kiedy szatan przychodził i nękał i kusił. To był czas, kiedy miał Chrystus post. Był czas, kiedy podjął w swoim życiu najważniejsze decyzje, które miały później znaczenie, kiedy Chrystus umierał na krzyżu Golgoty dla naszego zbawienia. Zobaczcie, jakie to ciekawe, że kiedy człowiek znajduje się w tym stanie postu, umysł zaczyna inaczej pracować. Następuje przewartościowanie tych cennych rzeczy, które człowiek ma. I to, co jest najważniejsze, Bóg w sposób duchowy potrafi uwypuklić i wystawić na pierwsze miejsce. I czasem człowiek, znajdując się w poście, podejmuje bardzo ważne decyzje w swoim życiu. A te drobne, które, kiedy człowiek jest syty, zadowolony, które spływają na pierwsze miejsce i powodują kłótnie, nieporozumienia, walki międzyludzkie, w trakcie postu odchodzą na daleki plan. Post, wstrzemięźliwość od jedzenia. Wstrzemięźliwość albo wrażliwość na potrzeby innych osób. Księga Izajasza. Możemy otworzyć razem Księgę Izajasza, 58 rozdział. Księga Izajasza, 58 rozdział. Trzy wersety czytamy i tam mamy trzy wskazówki dotyczące postu. I Bóg przez Izajasza mówi: lecz to jest post, który mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swego współbrata się nie odwrócisz.
wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i Twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed Tobą, a chwała Pańska będzie Twoją tylną strażą. Co Bóg mówi przez Izajasza? W czym ma upodobanie? Po pierwsze, ten szósty werset mówi, to jest post, który mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo. Ktoś może powiedzieć, nie jestem dyrektorem więzienia, nie mogę nikogo wypuścić na wolność. Nie sprawuję żadnej władzy, która może podejmować takie decyzje w państwie. I dobrze, ale być może przez pewne nieodpowiednie zachowanie powiązałeś pewnych ludzi w pewne układy. Być może na kimś wymusiłeś pewne zachowanie, pewną postawę. I ktoś może jest związany z Tobą, bo może dał słowo, a Ty to słowo wymusiłeś. Być może trzymasz kogoś w napięciu. Żonę, męża, dzieci, zborowników, współpracowników przez swoją postawę, powodując, że ludzie, którzy żyją w Twoim otoczeniu, czują się źle. Pan Bóg mówi, wypuść na wolność. Wypuść na wolność tych ludzi. Bądź dobrym człowiekiem, żeby z Tobą dobrze się współpracowało, żeby z Tobą chciało się przebywać i się spotykać. Bądź dobrym wobec innych osób. W następnym wersecie 7 Bóg mówi przez Izajasza, bądź też wrażliwy na potrzeby innych osób. Jeżeli spotkasz osobę, która potrzebuje, to nie odwracaj się od niej. Chociaż wiele dyskusji jest na ten temat w naszym środowisku o tak zwanej działalności charytatywnej, nie będziemy wchodzić w trudne dyskusje, ale chcę Wam powiedzieć, w tej dobroci bądźcie też roztropni. Bądźcie też roztropni. Bo czasem być może ktoś zechce nadużyć Waszej dobroci, skorzystać z Waszego miękkiego, wrażliwego serca. W 8 wersecie Bóg przez Izajasza mówi, jeżeli to uczynisz, to rychło przyjdzie Twoje uzdrowienie. Przede wszystkim duchowe. Odzyskasz pokój, ale prawdopodobnie również i uzdrowienie fizyczne. Trzeci rodzaj postu, wstrzemięźliwość od przyjemności. Pierwszy list Pawła do Koryntian. Czytamy 7 rozdział. Pierwszy list Pawła do Koryntian, 7 rozdział. Pierwszy list Pawła do Koryntian, 7 rozdział. I mamy w tym 7 wersecie, w 7 rozdziale poruszone sprawy małżeńskie. Sprawy małżeńskie. Zwróćmy uwagę na to, co tutaj jest napisane. Nie będziemy poruszać całego kontekstu, bo to jakby jest inny temat, ale w 5 wersecie apostoł Paweł mówi, zaleca nam takie zachowania. Nie strońcie od współżycia ze sobą, chyba że za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. O czym mówi Paweł tutaj w tym miejscu? A mówię o tej prostej sprawie, że Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje jako mężczyznę i kobietę i że to Bóg wymyślił małżeństwo. I w małżeństwie dał pewien pakiet zarówno obowiązków, jak i przyjemności. Powiedział i mówi Paweł, nie strońcie tego, korzystajcie z tego dobrodziejstwa, chyba że, ważny wyraz, ze wspólną zgodą na czas modlitwy, w innych tłumaczeniach jest napisane na czas postu i modlitwy. Na czas postu i modlitwy. Post, powstrzymywanie się od przyjemności. Ile mamy tych przyjemności w życiu?
Gdy teraz siedzicie na swoich krzesłach, być może niektórzy patrzą, zerkają na zegarek i myślą, no w końcu, kiedy słońce zajdzie, żeby wrócić do tych przyjemności, tak? Marzymy o tym, żeby przyglądać tego Facebooka, no bo przecież wczoraj wystawiłem zdjęcie, jak jem kanapki, może ile tych lajków dostałem tam. I my jesteśmy uzależnieni od tych przyjemności. Szperamy w tym internecie i gdy popatrzymy tak, gdyby ściągnęliśmy dach z domu, to widzimy jedno dziecko w jednym pokoju, drugie dziecko w drugim pokoju, matka na kuchni tam przy laptopie, ojciec w innym miejscu przy komputerze. A gdyby tak odwrócić proporcje, drodzy. A gdyby tak odwrócić proporcje. Policzcie tak może nieprecyzyjnie matematycznie, ale przynajmniej ogólnie. Ile czasu poświęcacie dziennie, a później tygodniowo na te przyjemności, przypuszczam, przy komputerze, przy innych sprawach. Ile czasu poświęcacie? A gdyby odwrócić te proporcje i ten czas poświęcić na czytanie Słowa Bożego, na książek Ducha Proroctwa, na wspólne rozmowy w rodzinie, na modlitwę. Jestem pewien, nasze życie by się zmieniło. Nasze osobiste, ale również i w rodzinach. Czy we wszystkich domach jest dzisiaj nabożeństwo, na przykład wieczorne, gdzie cała rodzina odkłada wszystko bezwzględnie i siada w jednym miejscu, otwierając Pismo Święte, aby czytać Słowo Boże i modlić się, i rozmawiać z Bogiem. Ten, tutaj siostra Ala może to lepiej powiedzieć, ale ten trójkącik małżeński, który często rysujemy, zachęcając małżeństwo do zbliżania się do Boga, tym samym zbliżam się do siebie, to jest rzecz bardzo obrazowa i przekonująca, a w praktyce daje obfite dobrodziejstwa i błogosławieństwa. Wstrzemięźliwość od przyjemności na czas postu i modlitwy. To jest ten post, oczywiście trzeci rodzaj postu. Jeszcze patrząc na post, na dwa rodzaje postu, post osobisty i grupowy. Post osobisty. Być może zdajesz sobie sprawę i myślisz i wiesz, że coś się dzieje złego w twoim życiu osobistym. Pędzisz, masz dużo pracy, zajęcia od jednego miejsca do drugiego, a później się w zborze i tak dalej, i tak dalej. Zatrzymaj się. Usiądź sam sobą. A może wyjedź gdzieś, gdzie jest cisza i spokój. Może w jakiś teren, gdzie nie ma tej cywilizacji, która bombarduje nas. Zatrzymaj się. Urządź sobie post i szczególne modlitwy, szczególne rozmowy z Bogiem. Chcę powiedzieć, że w Piśmie Świętym, gdziekolwiek czytamy o poście, Bóg zawsze odpowiada na post. Może tam poza jednym, dwa wyjątki. Bóg zawsze odpowiada na post. Wiecie, jakie to kapitalne narzędzie, które jest dzisiaj zapomniane i gdzieś tam odłożone do szafki. Chciałbym na kilka fragmentów, jeśli mamy chwilę czasu, na kilka fragmentów z Pisma Świętego zwrócić waszą uwagę. Popatrzmy na pewne fragmenty Pisma Świętego mówiące o poście. Może zaczniemy od pierwszej księgi królewskiej. Pierwsza księga królewska. Gdyby was ktoś zapytał albo rzucił hasło aha, jakie skojarzenia pojawiają się u was? Negatywna postać, tak? Negatywna postać. Zobaczcie, co o nim powiedziane jest. Nie było doprawdy takiego jak Achab, który by tak się zaprzedał, czyniąc to, co złe w oczach Pana, do czego przewiodła go Izabel, jego żona. Ciężkie stwierdzenie. Nie było doprawdy takiego jak Achab, który tak się zaprzedał. Przecież znamy ten kontekst jego panowania. Sprowadził 400 kapłanów Baala w państwie, gdzie
Bóg przyznaje się do Żydów i mówi, to jest mój naród, a ten jego naród Boży oddaje pokłon jakimś Baalom. Zupełnie zapomniane relacje z Bogiem. Religia prawdziwa praktycznie leży. Do tego doprowadził Achab swoją żoną. I można powiedzieć, że w znaczeniu duchowym osiągnął dno. Można powiedzieć, że osiągnął dno. Ale zobaczcie, co się dzieje z Achabem. 27 werset. A gdy Achab usłyszał te słowa, rozdarł swoje szaty, wziął wór na swoje ciało i pościł, i sypiał w worze, i chodził przygnębiony. Chodził przygnębiony. Gdy do Achaba dotarło Słowo Boże, tam dotknęło jego w sercu, to ten zły człowiek, jak mówi Pismo Święte, pokutował, nawrócił się do Boga, przeżywał pokutę i smutek. I popatrzcie na reakcję Boga na zachowanie Achaba. 29 werset. Czy widziałeś, że Achab ukorzył się przede mną? Dlatego, że ukorzył się przede mną, nie sprowadzę nieszczęścia za jego życie. Nie wiem, jak wy, czytając to słowo, rozumiecie reakcję Pana Boga. Bo on rozmawia, Bóg, z Eliaszem. Można te słowa przeczytać w podwójny sposób. Sucho, urzędowo. Czy widziałeś, że Achab ukorzył się przede mną? Stwierdzenia faktu. A można popatrzeć inaczej. Bóg, można powiedzieć, jak małe dziecko, cieszy się i mówi, czy ty widziałeś Achaba, który ukorzył się przede mną? Jak Bóg się cieszy, kiedy nawet najgorszy człowiek potrafi się odwrócić i szukać Boga, w tym przypadku w poście i modlitwie. Cóż dopiero ty swoimi problemami? Zwróć się do Pana Boga. A Pan Bóg będzie się bardzo cieszył z twojego nawrócenia, z twojego powrotu do Niego. Możemy czytać bardzo dużo fragmentów Pisma Świętego, ale chciałbym waszą uwagę zwrócić na księgę Nehemiasza. Nehemiasza. Otwórzmy może razem księgę Nehemiasza. Jest tam dużo ciekawych myśli, ale nas będzie interesować pewne nabożeństwo. Nabożeństwo. 9 rozdział księgi Nehemiasza. A 24 dnia tego miesiąca zgromadzili się synowie izraelscy, poszcząc, oddziani w wory pokutne oraz z głowami posypanymi ziemią. A rodowici Izraelici odłączyli się od wszystkich obcoplemieńców. Potem powstali i wyznali swoje grzechy oraz przewinienia swoich ojców. Następnie, stojąc każdy na swoim miejscu, czytali z księgi zakonu Pana, swojego Boga, przez ćwierć dnia, a przez następną ćwierć wyznawali swoje grzechy, oddając pokłon Panu, swojemu Bogu. Chciałbym, żeby zwróciliście uwagę przede wszystkim na ten trzeci werset. Tam jest napisane, ćwierć dnia, nieważne jaki system przyjmiemy, 12-godzinny czy 24-godzinny, ale ćwierć dnia to jest dużo czasu. Modlą się przed Bogiem. Następne ćwierć dnia wyznają swoje grzechy. Wyznają swoje grzechy. I to, co jest piękne w tym wersecie, że przed tym wszystkim chwalą Boga. W jakimkolwiek stanie jesteś, może przeżywasz trudne chwile, może jesteś w stanie smutku i przygnębienia. Wielbij Pana Boga. Wielbij Pana Boga. A ten werset trzeci mówi o tych zjazdach, o których wszyscy dzisiaj wspominają w naszym kościele, które kiedyś miały miejsce. Dzisiaj jak wygląda zjazd? Gdziekolwiek do południa jest duża frekwencja, a po południu mniej pozostaje osób. Trzeci werset mówi, że siedzieli prawie cały dzień modląc się i wyznając grzechy przed Bogiem. Chciałbym postawić wam pytanie. Jak dzisiaj, nie to może złe słowo zmusić, ale zachęcić zbór do tego, żeby w ten sposób oddawał Bogu cześć przez dłuższy czas, w
pościel i w modlitwie i w pokucie. Jak? Jak? Jak to zrobić? Na to pytanie odpowiada 18 werset 8 rozdziału. I czytano z Księgi Zakonu Bożego codziennie. Codziennie. A później następuje ta reakcja, to nabożeństwo, wyznania grzechu i modlitwy. Dzisiaj wiele osób stwierdza, że coraz mniej nas interesuje ta prawdziwa religia, że następuje zaświadczenie, że brniemy coraz dalej od Pana Boga. Nie dziwmy się temu, bo przecież statystyki mówią, że mniej niż 50% regularnie czyta Pismo Święte. Skąd ta pobożność może się wziąć? Jeżeli Słowo Boże, które jest żywe i skuteczne, które jest w stanie oddzielić to, co jest złe od dobrego, jest odstawione. Umysł ludzki nie jest w stanie segregować dobro od zła. Czytajmy Słowo Boże. I ono będzie dla nas takim lustrem, który pokaże przede wszystkim nasze problemy. A pod wpływem Ducha Świętego my przeżyjemy ten stan pokuty, tej biblijnej pokuty, która jest żalem, skruchą za uczynione grzechy przed Bogiem. Wiele miejsc i fragmentów Pisma Świętego możemy czytać. Nie chcę przeciągać naszego spotkania, ale chciałbym zakończyć fragmentem z Ewangelii Marka. Marka, drugi rozdział. Marka, drugi rozdział. Przeczytajmy ten fragment Pisma Świętego. Marka, drugi rozdział. Marka, drugi rozdział. Od 18 do 20 wersetu. A uczniowie Jana i faryzeusze pościli. Oni też przyszli i powiedzieli do Niego: czemuż uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą? I rzekł im Jezus: czyż mogą goście weselnie pościć, gdy z nimi jest oblubieniec? Dopóki mają z sobą oblubieńca, nie mogą pościć. Ale gdy przyjdą dni, kiedy im zostanie zabrany oblubieniec, a wówczas owego dnia będą pościć. Co mówi ten fragment Pisma Świętego? Chrystus stawia logiczne pytania. Czy można zaprosić gości na wesele i powiedzieć im: przepraszam, ale dzisiaj jest post? To by było niedrogie wesele, tak? Chrystus mówi, to jest nielogiczne. Kiedy jest wesele, nie ma postu. I zbliża się czas, kiedy my udamy się na to wesele baranka i spotkamy się z Chrystusem i tam nie będzie postu. Ale Chrystus mówi, ale post jest wtedy, kiedy nie ma oblubieńca. Jeżeli doszedłeś do wniosku, że straciłeś Chrystusa, że rozstałeś się z Chrystusem i chodzisz własnymi drogami, że ten oblubieniec gdzieś tam odszedł, a Ty jesteś sam na tym biednym i strasznym świecie, najlepszym narzędziem i możliwością powrotu do Chrystusa jest post i modlitwa. Korzystaj z tego. Ciało cierpi, ale duch podnosi się. Duch się buduje. Ciało jest umartwione, ale jest to duchowa służba, mówi apostoł Paweł. Niech Bóg was błogosławi. Wszystkich, którzy dzisiaj poszczą razem z wieloma współbraćmi w naszej diecezji. Ale być może postanowiłeś pod wpływem tych kilku fragmentów Pisma Świętego skorzystać z tego narzędzia. Może zechcesz w tygodniu mieć post i modlitwę. Pamiętaj, Bóg zawsze odpowiada na ten odruch naszego serca, na post. I daje człowiekowi tego, czego naprawdę człowiek potrzebuje. Skorzystajmy z tej łaski i dobrodziejstwa Bożego, bo nie ma na razie oblubieńca. Ale zbliża się czas, kiedy Chrystus pojawi się i przyjdzie, aby nas zabrać. Wtedy wszyscy usiądziemy do tego wielkiego stołu i będziemy spożywać pokarmy Boże, dziękując Jemu za to, że nas napominał i zachęcał do postu i modlitwy, aby szukać
zbawienia i Zbawiciela. Niech każdy z nas